15-letni Sebastian zabity w Wielkiej Brytanii i Wielka Brytania. 15-latek z Polski zabity na północy Anglii. Dwie osoby z zarzutem morderstwa. W Wielkiej Brytanii znaleziono nieprzytomnego 15-letniego Sebastiana. Jego obrażenia okazały się na tyle poważne, że nie udało się uratować mu życia. Zarzut morderstwa usłyszały dwie osoby. Ich imiona i nazwiska wskazują, że również pochodzili z Polski. Jak podały lokalne media, policja została w piątek wezwana przez pogotowie ratunkowe do jednego z domów w Huddersfield, północna Anglia, gdzie znaleziono nieprzytomnego Sebastiana K. Udzielono mu pomocy medycznej, ale chłopiec zmarł. Badania wykazały, że miał on szereg obrażeń fizycznych. W wyniku dochodzenia funkcjonariusze aresztowali 34-letnią Agnieszkę K. i 37-letniego Andrzeja L. Co prawda służby nie podały obywatelstwa oskarżonych ani relacji ich łączących, lecz obydwoje mają polskie nazwiska, a ponadto to należące do kobiety jest takie samo, jak nosił zabity chłopiec. Zabójstwo chłopca w Wielkiej Brytanii. Policja apeluje o pomoc. Według dziennika Yorkshire Post, Sebastian miał przybyć do Wielkiej Brytanii na krótki czas przed śmiercią, słabo mówił po angielsku i miał ograniczone kontakty towarzyskie. Był jednak zapisany do miejscowej szkoły. Policja potwierdziła, że prowadzone śledztwo dotyczy morderstwa i zaapelowała do wszystkich osób, które mogą coś wiedzieć na temat zdarzenia, o pomoc. Ponieważ mężczyźnie i kobiecie postawiono w poniedziałek zarzuty, jesteśmy ograniczeni w tym, co możemy powiedzieć, aby zapewnić uczciwość procesu sądowego. Jednak apeluję o udzielanie informacji na temat Sebastiana, które pomogą nam stworzyć obraz jego osoby i stylu życia. Jesteśmy w kontakcie z jego rodziną w Polsce, powiedział inspektor Tony Nicholson.